aspirynę, prawda? Oczywiście, wiązówka błotna. Właśnie wiązówka błotna i o tej roślinie to piszę w takiej książce Zioła z polskich łąk, bo to jest roślina trochę zapomniana, a musimy powiedzieć, że ponad 100 lat temu, wiązówka, kiedy jeszcze nie istniała aspiryna, to pierwszy kwas salicylowy uzyskano z ziela wiązówki błotnej i z wierzby kory. Z kory wierzby. Dopiero później z tego kwasu salicylowego powstał kwas acetylosalicylowy, który wiadomo już ma trochę działań ubocznych i powinniśmy o tym wiedzieć. Także jak najbardziej słusznie ojciec powiedział, wiązówka błotna, która działa napotnie, rozgrzewająco i co? Przeciwbólowo, przeciwzapalnie, bo to jest taki zamiennik do niesteroidowych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, które mają działanie uboczne i musimy o tym wiedzieć, a które są w ostatnim czasie nachalnie reklamowane, nawet te, które bardzo silnie działają i które prowadzą na przykład do, mogą doprowadzić, jeśli się je nadużywa, na przykład do perforacji żołądka czy przewodu pokarmowego, które nierzadko nawet mogą się skończyć śmiercią. No i powiedzmy jeszcze to, że nie ma lekarstwa na wirus. No nie ma. Organizm sam zwalczyć, ale odpowiednio podgrzany, prawda? I ze sprawnym układem odpornościowym, a właśnie te zioła, o których piszę nawet w tej książce Infekcje u dzieci, lecz ziołami, bo tam jest cały rozdział poświęcony, jak wzmocnić układ odpornościowy organizmu. No to właśnie musimy zadbać o to, że jeśli my mamy układ odpornościowy sprawny, dobrze wyposażony, to my możemy spać spokojnie. Żaden wirus, żadna bakteria, żaden grzyb chorobotwórczy nam nie zagraża. Ale kto ma dzisiaj taki układ odpornościowy? Mało kto. Dlatego trzeba nieustannie o ten układ odpornościowy dbać. A tak się składa, że ten układ odpornościowy jest tak bardzo delikatny, że on w ogóle nie reaguje na syntetyki. On tylko dobrze reaguje na to, co pochodzi z natury. A jest bardzo dużo takich roślin leczniczych, które właśnie pobudzają układ odpornościowy, immunologiczny. To jest taki nasz wewnętrzny strażnik, który w dzień i w nocy czuwa nad tym, żeby właśnie żadna infekcja nam nie dokuczała. A jeśli chodzi o te wirusy, no to musimy powiedzieć, że wprawdzie nie ma takich stuprocentowo skutecznych preparatów w aptece na wirusy póki co. I to jest poważny problem medycyny, bo Światowa Organizacja Zdrowia drży, żeby w świecie nie wybuchła jakaś pandemia wirusa typu Ebola czy inne, tak jak teraz w Chinach. Bo praktycznie wszyscy będą rozkładali ręce. Ale musimy wiedzieć, że w aptece Pana Boga są takie środki, które działają wirusobójczo. Mówiliśmy dzisiaj o nich. Jeszcze raz powtórzmy. Propolis, kit pszczeli, dziewanna, kwiat dziewanny. Okazuje się, i to były badania prowadzone w Polsce, że dziewanna potrafi niszczyć wirusa grypy ptasiej na przykład. Czy na przykład babka lancetowata. Ona nawet niszczy takie wirusy, które mogą powodować nowotwory, bo jest taka grupa wirusów, mówi się o nich onkowirusy. I właśnie okazuje się, że babka lancetowata te onkowirusy również zwalcza. Także to są takie rośliny, które powinniśmy mieć zawsze pod ręką, jeśli chcemy bezpiecznie się kurować. Oczywiście w poważnych przypadkach, powtarzamy, trzeba konsultować się u lekarza, specjalisty, ale w lżejszych przypadkach na pewno nie należy zaraz sięgać po antybiotyki, jeśli się nie ma pewności, że jest to infekcja spowodowana. Tylko sięgamy po antybiotyki wtedy, kiedy mamy pewność, jaki szczep bakterii nas zaatakował. To wtedy lekarz... Ale oczywiście, bo komuś pomogło. Nie. Każdy przypadek jest inny. Oczywiście inny. Oczywiście, poza tym proszę ojca.
Antybiotyki to jest wielkie dobrodziejstwo medycyny, ale sam wynalazca, odkrywca antybiotyków. On ubolewał też, że bakterie są bardzo inteligentne i przyjdzie taki moment, że one się uodpornią na działanie antybiotyków. I co wtedy? Wtedy, kiedy my będziemy oczywiście nadużywali tych antybiotyków, czyli stosowali wtedy, kiedy one nie powinny być stosowane, bo na przykład taka infekcja nie jest dziełem bakterii, tylko wirusów, na które antybiotyki w ogóle nie działają. Więc musimy o tym pamiętać i nie wywierać presji na lekarzu, żeby wypisywał receptę, bo kiedy ja mówię na moich wykładach, że antybiotyki trzeba chronić, czy specjalny program ochrony antybiotyków istnieje. W listopadzie nawet jest obchodzony Europejski Dzień Ochrony Antybiotyków. To ludzie patrzą na mnie z niedowierzaniem, no bo po co chronić antybiotyki? Wystarczy mieć receptę od lekarza, idzie się do apteki, kupuje się antybiotyk, stosuje się, sprawa załatwiona. Nic bardziej mylnego. Antybiotyki to jest ostateczność. Wtedy posięgamy po nie, kiedy rzeczywiście jest zagrożenie dla życia, kiedy mamy pewność, że to jest infekcja wywołana przez bakterie, ale żeby mieć taką pewność, to musimy zrobić na przykład wymaz z gardła, na przykład, czy z nosa, stwierdzić, jakie są to szczepy bakterii. Lekarz wtedy nam dobierze antybiotyk, bo nie wszystkie antybiotyki działają na poszczególne bakterie chorobotwórcze. No ale bezpieczne środki są w aptece Pana Boga i właśnie o nich mówimy dzisiaj i zachęcamy, żeby Państwo po nie sięgali, bo one są tam od wieków, tylko trzeba odpowiedniej wiedzy i trzeba chęci, żeby przygotować sobie w domu przeróżne nalewki, herbatki, a to nie, czy nawet przetwory lecznicze, jak na przykład sok malinowy, dobry sok malinowy, który nam zastępuje aspirynę. Taki właśnie światowy dzień. No i tak, i poza tym dobre są, jak pan redaktor powiedział. Oczywiście. Wiemy, że niektóre, niestety nie chcę tego mówić tak w nazwach, ale mają jakieś tam słodkie, słodzące środki, prawda? Oczywiście. Zapach. Aromaty sztuczne. Tak, zapach malinowy, ale nieuczciwie. Malin nie ma nawet 100%. Ale oczywiście. Ja właśnie ojca dzisiaj obdarowałem taką herbatką. Tak właśnie. Tak, bo dostałem porzeczka malina i perbedys. Tak, to jest tak. Taka wspaniała herbatka na zimowy czas. Właśnie dostałem takie ekologiczne maliny z Polesia od takich ogrodników ekologicznych. Problem, prawda? Jest podobno, że bardzo go mało jest. Bardzo mało propolisu, tak. A berberysu jest bardzo mało, ponieważ był taki czas, że nakazywano wycinkę berberysu z uwagi na to, że on był nosicielem rdzy źdźbłowej, takiej choroby zbóż, ale na szczęście już zaczyna się zakładać plantacje berberysu, bo berberys to jest też wspaniała roślina, zapomniana i o niej też pisze w książce Infekcje u dzieci, lecz ziołami, bo jeśli ktoś na przykład ma gorączkę, to nie ma jak herbatka berberysowa z miętą. Gasi pragnienie i leczy. Mogliby zostać potencjalnie. Poza tym berberys dużo witaminy C, około 150 mg w 100 gramach, to jest bardzo dużo więcej niż w cytrynie. Jest tam cała lista przeróżnych związków takich leczniczych. Berberys, o berberysie na pewno nie raz jeszcze usłyszymy. Ja napisałem kiedyś w naszym dzienniku taki artykuł o berberysie w odniesieniu do ludzi chorych na cukrzycę, ponieważ piszę o tym w książce też Ziołowy poradnik chorego na cukrzycę, którą wydała Fundacja Nasza Przyszłość, bo w berberysie odkryto taką bardzo interesującą substancję, interesujący związek leczniczy o nazwie berberyna, który bardzo właśnie przydaje się dla ludzi chorych na cukrzycę i którzy zmagają się z insulinoopornością, która podobno dotyka już w tej chwili 10 milionów Polaków. To jest taki stan przedcukrzycowy. I piszę właśnie o tym w książce. Ziołowy poradnik chorego na cukrzycę. Bo cukrzycy oczywiście się bać powinniśmy, ale nie jesteśmy wobec cukrzycy bezradni. Oprócz tych leków, które oferuje nam farmakologia, możemy sięgać również po naturalne środki, które są. Ale do tego jest potrzebna wiedza. Tam jest bardzo dużo w tej książce opisanych takich roślin, które mają naukowo potwierdzone działanie lecznicze.
I to jest właśnie między innymi berberys. Tak jak ojciec wspomniał, berberys to jest roślina, jeszcze raz mówię, o której nie raz jeszcze w medycynie usłyszy. I to czekamy na telefonie teraz od Państwa, może z pytaniami, może z własnymi też pomysłami, bo wiemy, że też to przekazywane jest pokoleniami, prawda, te pewne, ale oczywiście ta wiedza, którą pan redaktor ma, jest niesamowita, bo ona jest usystematyzowana, jest poszeregowana, więc to nie jest tak wszystko od jakichś wielkim, prawda, kotle. Natomiast mamy też mądrość taką pokoleniową, przekazujemy ją z pokolenia na pokolenie, to jest świetne. Masz proszę pytanie, tak? Proszę ojca, właśnie chciałem właśnie w nawiązaniu do ojca słów. W ostatnim czasie właśnie napisałem taki kalendarz zdrowia na cały rok, bo co? W dobie tabletów, internetu, komputerów wydaje się, że kalendarze są zupełnie niepotrzebne. Nic bardziej błędnego. Kiedyś ludzie mieli kalendarze z poradami, gdzie zapisywali ważne wydarzenia w rodzinie, przepisy kulinarne, jak się kurowali i to przekazywali z pokolenia na pokolenie jako cenny prezent. No i ja właśnie, pisząc tę książkę właśnie, kalendarz zdrowia, agenty, takie agenty, to jest właśnie taki kalendarz z poradami, gdzie jest miejsce również na porady. Osobiste porady, przepisy. Starałem się też tak w tej książce, kalendarzu zdrowie na cały rok, opisywać zalety lecznicze roślin stosownie do pory roku. Czyli na przykład w zimie piszę o dziewannie, o żurawinie, która jest ostatnio bardzo modna i słusznie, bo to jest też owoc, który podbił medycynę w ostatnim czasie na całym świecie, bo ma tyle związków, a którą możemy jeszcze zbierać. Polską naszą żurawinę jeszcze w lasach możemy zbierać. Kwiatlipy, oczywiście, kwiat bzu czarnego. A panie doktorze, jeszcze pytanie zanim telefon od słuchaczy. Jak jest z mlekiem? To znaczy, to nie jest ziołowo wiadomo, to jest napój szlachetny, ale się mówi, że nie powinno się pewnie wykupić mleka. No takie są doniesienia. Takie są doniesienia, ale... A mleko przy mleko kozie też? No kozie mleko to jest lek. To jest lek. Były kiedyś takie doniesienia, że mleko zawiera kazeinę, która jest szkodliwa. No, zależy jeszcze jakie mleko, no bo my mamy to mleko w sklepach, wiadomo, w tych plastikach, a wiadomo, że mleko zawiera tłuszcz, a tłuszcz w kontakcie z plastikiem, z tym bisfenolem A, to jest mieszanka niedobra. Mleko powinno być dystrybuowane w szkle, tak jak kiedyś. No właśnie, może do tego wrócimy. A nie w folii, nie w plastiku. Na pewno takie mleko nie jest zdrowe. No, ale to nie jest dobra forma. No, jeśli ktoś jest takim szczęśliwcem i może sobie kupić mleko prosto od krowy, no to takie mleko na pewno jest zdrowe. Nie mówiąc już o mleku kozim, które jest super zdrowe. A mleko zsiadłe, no to jest dobrodziejstwo dla zdrowia. Ta dyskusja była, mówiono o polskich cierpieniach. Ojciec Grzegorz Sroka, tych właśnie pozytywnych bakterii. Oczywiście, bakterie kwasu mlekowego, które bez których niemożliwe jest życie. Teraz dopiero dowiadujemy się co jakiś czas o różnych takich doniesieniach naukowych, że pewne choroby cywilizacyjne, na przykład choroba pod nazwą cukrzyca typu drugiego, czy insulinooporność, może mieć źródło w niewłaściwej florze bakteryjnej, czy otyłość nawet. Są pewne szczepy bakterii gnijących, które to powodują, że tyjemy, że nasza trzustka nie wydziela na tyle insuliny. W związku z tym mamy podwyższony poziom glukozy we krwi i z czasem możemy zachorować na cukrzycę typu drugiego, czy chorujemy na nią i tak dalej, i tak dalej. No a musimy powiedzieć, bo mówiliśmy o tych antybiotykach syntetycznych, że antybiotyki syntetyczne nie wybierają, niszczą nie tylko bakterii, i chorobotwórcze, ale te pożyteczne, które żyją w naszych jelitach. No i wtedy musimy stosować przeróżne
kuracje, które mają za zadanie odbudować florę bakteryjną w jelitach. I o tym też właśnie pisze w książce Infekcje u dzieci lecz ziołami, bo mówiliśmy w audycji telewizyjnej, że jest to na przykład kwas z buraków, kiszona kapusta, może to być topinambur, który jest bardzo modny w ostatnim czasie, może to być mniszek lekarski, może to być cykoria i tak dalej, cebula, czosnek i tak dalej, i tak dalej. Musimy o to zadbać, bo jeśli my zniszczymy te przyjazne bakterie kwasu mlekowego w jelitach, to natychmiast zaczynają się w naszych jelitach namnażać bakterie gnilne i grzyby chorobotwórcze, które prowadzą do tego, że mamy problem z niestrawnością, z biegunkami, że mamy gazy, że mamy przeróżne objawy związane z niestrawnością i tak dalej, nie mówiąc o tym, że możemy na przykład chorować z powodu otyłości i tak dalej, i tak dalej. Także flora bakteryjna to jest podstawa, dobra flora bakteryjna. Jeśli się my odżywiamy niewłaściwie, to podobno nawet w ciągu jednej doby możemy zmienić florę bakteryjną na niekorzystną. A potem jest już bardzo trudno, żeby nasze jelita zasiedliły te bakterie przyjazne zdrowiu. Także musimy też o to zadbać. Dlatego nasze babki wiedziały, w spiżarni była zawsze beczka z kapustą kiszoną, kiszone ogórki i tym się żywiono i bardzo dobrze, bo to nam też sprzyjało naszej florze bakteryjnej, nie mówiąc już o tym, że kapusta kwaszona, podobnie jak jarmuż, o czym pisze w tej książce Ekodetox, zawiera mnóstwo glukozynolanów, które mają udowodnione działanie przeciwrakowe, a podobno spożycie kapusty w Polsce maleje. No mamy taką dobrą, jesteśmy specjalistami. Oczywiście, kiszona. I jeszcze bardzo też ważna rzecz, żeby umieć pewne rzeczy przechowywać dobrze. Bardzo ważne, bardzo ważne, nawet samo przechowywanie. Tak, i warzyw również, i owoców, to jest też bardzo ważne. No i żeby nasi ogrodnicy nie stosowali tych nawozów sztucznych i tych oprysków. To jest najgorsze, bo te nawozy sztuczne, na przykład nawozy azotowe, prowadzą do tego, mówiliśmy już dzisiaj o tym, że przenawożone azotem na przykład buraki, czy warzywa liściowe, które bardzo dużo kumulują azotu, mogą powodować w naszych jelitach produkcję przez bakterie gnilne nitrozoamin, które są bardzo rakotwórcze. Ale żeby do tego nie doszło, no to trzeba przeróżne kuracje odtruwające stosować. Ktoś mówi, że nawet specjalnie poszukuje na tych rynaczkach, targach, jabłek z takimi plamkami, pieprzykami, marchewki, nawet karłowa tą troszkę, czy pietruszka. Że to, co ładnie wygląda, jest przepiękne, takie, prawda, wzorcowe, to zazwyczaj jest to podsypywane. Tak jest. A musimy wiedzieć, że no, ludzie czasami dla pieniądza robią dużo złego stosują czasami bez opamiętania i te nawozy sztuczne, i te opryski, a to nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Jeśli chcemy żyć dłużej i żeby jakość życia była lepsza, musimy kompleksowo prowadzić kuracje oczyszczające organizm. Nie ma innej drogi. Żyjemy już w takim świecie, a w tym odtruwaniu nam tylko może pomóc natura. To, co pochodzi z apteki Pana Boga. I o tym właśnie w tej książce Ekodetox i w książce Otruj organizm i żyj dłużej, którą wydała Fundacja Nasza Przyszłość. I słuchaj, natury, żyj zgodnie z naturą, to wszystko jest bardzo ważne. I też, panie redaktorze, już telefony odbieramy. Naprawdę jest taka kwestia, że no, troszeczkę zwolnijmy z tą nowoczesnością. Po prostu pamiętamy, jak było zawsze kiedyś. Na przykład są sezony na coś. Mamy sezon na maliny, mamy sezon na truskawki, mamy
mamy sezon na pomidory, więc korzystajmy z tego. Teraz na przykład, no, jaki ma sens jeść pomidory, nie wiem, nie, w styczniu, prawda? Nie. Pomidor mamy być, chyba, że ktoś specjalnie leci do nas samolotem, nie wiem, z Argentyny czy... No ale to jaki to sens? No właśnie. Mamy taką porę, więc korzystamy z tego, co ona pora. Ale oczywiście, teraz powinniśmy jeść warzywa, kiszonki, warzywa sezonowe, te, które my mamy, pory, selery, cebule, czosnek, marchew ekologiczny, fasole oczywiście. Natomiast pomidory zostawmy sobie na miesiące, kiedy pomidory są u nas uprawiane, kiedy u nas dojrzewają i my mamy pewność, że to są pomidory, które dojrzewają w słońcu. Bo musimy powiedzieć, że w ostatnim czasie zaczęły trafiać na nasz rynek, głównie do marketów, ale nie tylko, pomidory z wszczepionym inhibitorem dojrzewania. One mogą całymi miesiącami leżeć na półce sklepowej, one się nie starzeją, nie gniją, są ciągle twarde, tylko że mają jedną cechę negatywną. W ogóle nie smakują. Ja nigdy nie jem pomidorów o tej porze roku. Nigdy jem wtedy pomidory, kiedy jest na nie sezon. Ja w ogóle się zdziwiłem kiedyś, nie wiedziałem, tak można, że ogórki szklarniowe potrafią rósć bez ziemi, ale tak na razie. Tak, i to samo z pomidorami, albo w wodzie z przeróżnymi stężeniami przeróżnych nawozów i co niektórzy przekonują, że to jest najlepsza forma, bo wtedy roślina sobie czerpie to, co chce. No niestety, to jest ingerencja w naturę. Warzywo, każda roślina jest przystosowana do tego, żeby rosła w ziemi i to ziemi nieskażonej, odpowiednio nawarzanej, najlepiej nawozami naturalnymi, bo kiedyś tylko takie były, ewentualnie w małych ilościach jakimiś sztucznymi, ale to też w odpowiedniej ilości. No ale no, są, na szczęście my mamy bardzo dużo żyznych gleb w Polsce, których nie trzeba w ogóle nawozić. Ja na przykład kupuję od takich ogrodników przeróżne warzywa, którzy mówią wprost, po co ja mam stosować nawozy, kiedy ja mam taką ziemię, że w tej ziemi wszystko rośnie. Byle tylko było trochę wilgoci latem, a oto coraz trudniej, bo suche lata. Rozmawiamy o aptece Pana Boga, odsłona zimowa. Naszym gościem jest dzisiaj pan Zbigniew Tomasz Nowak, specjalista od ziół, specjalista od zdrowego, też zdrowego stylu życia, bo tak chciałbym powiedzieć. Ten styl życia też jest bardzo ważny, więc nie powiem od razu, ale przyjmują, że przebywanie na powietrzu z pacjentami przynajmniej kilka minut, kilkanaście minut na słońcu, zimą, realizują oczywiście dbanie o taką ogólnie, powiedziawszy, kondycję, i dietę właśnie taką zdrową i przede wszystkim również musimy zadbać o to, żebyśmy mieli gwarantowane źródła przeróżnych warzyw, owoców, bo to jest podstawą. Nie nastawiajmy się na te zakupy w tych supermarketach, bo tam czasami są, ja nigdy nie kupuję warzyw, a widzę, że ludzie kupują warzywa w supermarketach. No to jest, ja nie wiem, no niby zapewniają mi które sieci, że to są warzywa ekologiczne. Ja wolę mieć swojego zaufanego producenta na bazarze, którego mogę kupić i mam pewność, zresztą wypróbowane pewne warzywa, że one są ekologiczne. A o to chodzi, bo tak jak mawiała moja przyjaciółka nieodżałowana Irena Głowska, na dobre zdrowie trzeba sobie zapracować. Niczego nie ma w życiu za darmo.
nie można powiedzieć, że no jak będę miał pieniądze, to sobie kupię taki lek, który mi zapewni długowieczność i zdrowie. Nie ma takiego leku, proszę Państwa. Nie ma takiego leku. Takie leki, owszem, są, często są za darmo, na łące, na pastwisku, na ugorze, na miedzach, w lasach. To są leki z apteki Pana Boga i o tym właśnie w książkach piszę. I chcielibyśmy sobie w ten sposób właśnie pomagać. Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmów z naszym gościem, który jest z Kupią Radia Maryja. Za to Pan będzie odbierać telefon. Nawet prezydent Trump się do tego odnosił, mówił o czystej wodzie, czystym powietrzu, mówił o przystąpieniu do inicjatywy biliona drzew. W jaki sposób Polska przez Pana udział, ale też przez udział biznesmenów czy polityków deklaruje, że się włączy w tę walkę o czyste powietrze, o dobre środowisko? Polska nie deklaruje, tylko Polska się już włączyła. I to od pewnego czasu, proszę zwrócić uwagę na przykład, że my, znaczy ja i moja żona, prowadzimy akcję, którą razem zorganizowaliśmy z Lasami Państwowymi pod hasłem Sadzimy. Sadzimy las, sadzimy drzewa. Jest zachęta ze strony naszej, ze strony Lasów Państwowych do tego, aby brać udział w tej akcji. Ta akcja będzie w tym roku także, będzie 24 kwietnia. Będziemy znowu sadzili las. Mam nadzieję, że będzie to z nami robiła młodzież, ale przede wszystkim we wszystkich nagleśnictwach w Polsce będzie można pobrać drzewko, żeby je zasadzić w wybranym przez siebie miejscu, oczywiście takim, gdzie to jest właściwe. Ale to jest dostępne i ostatnio byłem także w Stalowej Woli, gdzie była wystawa gospodarcza tego, co jest w Polsce dzisiaj wytwarzane i na czym polega dzisiaj polski nowoczesny przemysł. I tam między innymi także właśnie Lasy Państwowe rozdawały sadzonki. Widziałem mnóstwo dzieci, które brały te sadzonki po to, żeby je u siebie zasadzić w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu, więc to cały czas robimy. Ta akcja sadzenia drzew postępuje. Zresztą my mamy, jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, to trzeba jasno powiedzieć, my mamy naprawdę najlepszą gospodarkę leśną w tej chwili. Absolutna czołówka światowa. Nie chcę mówić, że jest najlepsza na świecie, tak, bo tego nie jestem 100% pewna, ale wiem, że są absolutną czołówką światową. My sadzimy więcej drzew niż w Polsce jest ścinanych, w związku z czym ten bilans jest dodatni i właśnie o to chodzi, ponieważ drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, a wydają tlen, czyli są tymi właśnie, które można powiedzieć ratują klimat. Tym będzie ich więcej, w internecie oczywiście walka o ochronę klimatu będzie skuteczniejsza, bo więcej CO2, a także jest taka możliwość facebookowa, i dlatego tę akcję właśnie prowadzimy. To jest jedno, a po drugie, drzewa oczyszczają powietrze. Czyli jeżeli mówimy także o zanieczyszczeniu powietrza, to owszem, więcej tych drzew na terenie, gdzie to powietrze jest najbardziej zanieczyszczone, Oczywiście, tam teraz zamieściłem do góry. Tak, paluszek do góry. Ja tam teraz zamieściłem dzisiaj informacje o jarmużu. Podaję pestos jarmużu i o żurawinie. To był wpis z dzisiejszego dnia. O czym ile będzie wejść po takim naszym programie? Zajmiemy się tym zajmujemy pewnie. No są tam też nagrania z moich wystąpień w telewizji polskiej. Też, ale mamy dzisiaj u nas możliwość, się cieszymy. Z czego się cieszę, tak. Więc, w pierwszej części też były tutaj możliwe był konkurs, ale teraz może skupię się na takich poradach, na rozmowach, bo już mamy czas odpowiedni. Bardzo prosimy. My, jeżeli chodzi o szczęść Boże, witamy. Kto jest? Z tej strony obecnie z Anglii do Mińska to widzimy. Ja mam takie pytanie do początku lat 90. odnośnie awangardzie, bo my od 1988 roku, który był rokiem bazowym przyjętym w porozumieniu z Kyoto, do 2001 roku ograniczyliśmy w Polsce emisję o 33%, a wymagany był 6%. W związku z czym to pokazuje, jak ogromny postęp myśmy uczynili w tamtym czasie i dzisiaj oczywiście cały czas działamy dla ochrony klimatu i ochrony powietrza. Fotowoltaika niesłychanie się w Polsce rozwinęła od zeszłego roku. W zeszłym roku mieliśmy, jeżeli chodzi o ogniwa fotowoltaiczne, było to 200 MW na skalę
polską, a teraz jest to 1500 MW rok później, więc to widać, jaki ogromny jest przyrost. Można wręcz powiedzieć, że jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to w Polsce jest boom. W tej chwili przygotowujemy się do realizacji farm wiatraków, które będą przynosiły zieloną energię na Morzu Bałtyckim, z dala od brzegu, tak żeby to nie przeszkadzało w wypoczynku, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście nie będzie to również przeszkadzało w żeglu, bo w odpowiednim miejscu będzie to ulokowane tak zwane offshore farmy wiatrowe. Chcemy pozyskiwać tę energię ze źródeł odnawialnych i będziemy to czynić na przestrzeni ostatnich lat, natomiast bronimy się przed takimi rozwiązaniami proponowanymi przez różnych polityków, zwłaszcza w Unii Europejskiej, które no, są po prostu niebezpieczne dla polskiej gospodarki, dla polskiego społeczeństwa. Mamy takie uwarunkowania gospodarcze, jakie mamy. Dobrze, panie Krzysztofie, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Tak, oczywiście. Słuszna uwaga. Gospodarkę przede wszystkim energetyczną opartą na węglu. Mądrość ludowa, potwierdzona nawet przez naukę, żeby jeść to, na co się ma ochotę, oczywiście w rozsądnych ilościach, bo organizm, jeśli się wsłuchamy w organizm, to on nam podpowiada, co my mamy stosować, co my mamy jeść, a czego unikać. To jest bardzo taka potwierdzona mądrość jak najbardziej. A tu druga uwaga, którą pan wskazał, mianowicie, że ta żywność przetworzona z różnymi domieszkami chemicznymi rzeczywiście może powodować, że mamy większy apetyt na tę żywność. Tak może być. Wiem, że nieuczciwi producenci stosują przeróżne dodatki do żywności, które powodują, że mamy większą ochotę na zjadanie takiego produktu, co nie zawsze może nam wychodzić na zdrowie. Ale oczywiście powinniśmy się wsłuchiwać w swój organizm. To jest nadrzędna zasada, bo jeśli ktoś zna swój organizm, to wie, co mu szkodzi, a co mu sprzyja. Ja kiedyś pamiętam, jak Irena Gumowska mi opowiadała o takim przypadku. Trudnym do wytłumaczenia. Miała taką przyjaciółkę, która miała niesamowicie zaawansowaną kamicę żółciową. Czyli praktycznie nie powinna jeść tych produktów trudnostrawnych, smażonych, kapusty, bigosu. A ona, ponieważ miała apetyt i bardzo lubiła bigos, potrafiła zjeść dwie michy bigosu i nie odczuwała żadnych dolegliwości. No tak to jest. Proszę Państwa, czasami niektórych rzeczy nie da się wyjaśnić. Tak niestety jest, ale oczywiście im większa nasza wiedza na temat naszego organizmu, czego on się domaga, a co mu szkodzi, tym lepiej w dzisiejszym świecie. Dziękujemy bardzo. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy. Cześć Boże, witamy. Cześć Boże. Ja mam wnuczka, który skończył roczek. Rozmowę z komisarzem Unii Europejskiej. Na początku trzeciego miesiąca został uczulenie na wysepkę na buzi, na pleckach sędzącą. Mama nie jest karmiony piersią w dalszym ciągu i mama nie może pić mleka i białka kurzego, a mimo to uważa bardzo na jedzenie i tutaj znakomicie się rozwijamy i ja mam nadzieję, że także Polska będzie beneficjentem w związku z tym tej postępującej zmiany. No dzisiaj samochody elektryczne cały czas jeszcze nie są tanie, ale mam nadzieję, że w miarę jak to się będzie upowszechniało, będzie właśnie spadała no to jest skomplikowany problem. Trzeba by było zrobić cały szereg badań. Powinien zlecić je oczywiście pediatra i nie tylko, bo i matce również. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Ja myślę, że do źródła, ale oczywiście to ja mówię tak tutaj ze studia na odległość, że to może być spowodowane zmianami alergicznymi. Bo alergię dzisiaj nie trudno. Każdy praktycznie z dnia na dzień może się stać alergikiem w dzisiejszym świecie. Więc w takim przypadku ja bym polecił taką nieinwazyjną, bezpieczną kurację. Olej z nasion wiesiołka dla matki w takich dosyć sporych ilościach, mniej więcej przynajmniej 2 gramy dziennie, tylko w kapsułkach, tak jak mówiliśmy w naszej audycji
to musimy telewizyjnej, nie w butelkach, bo każdy olej, który ma wielonienasycone kwasy tłuszczowe, no to z czasem te kwasy się utleniają, a te produkty są bardzo szkodliwe. Należy sięgać po taki olej, który jest w kapsułkach, który nie ma dostępu tlenu. Więc ja bym polecił olej z nasion wiesiołka, który już niejednego człowieka uratował, między innymi od alergii, bo on ma wielokierunkowe działanie, ten olej z nasion wiesiołka. On każdemu się przydaje. Praktycznie to jest taki... A w jakim wieku jest dziecko? Trzeba skonsultować to z pediatrą, ale powiem tyle. Ja pisząc książkę Zioła dla zdrowia dzieci, która jest też do nabycia w Fundacji Nasza Przyszłość, ja jeden z rozdziałów poświęciłem właśnie alergiom, także pokarmowym i innym. I tam właśnie powołuje się na wyniki badań japońskich uczonych, którzy to zalecają dzieciom nawet do takich pożywek, do mleka sztucznego, jako dodatek właśnie olej z nasion wiesiołka. Że taki dodatek powoduje, że dzieci albo nie chorują na zmiany alergiczne teraz, kiedy są one karmione tym produktem, albo w przyszłości nie będą chorowały. Także no, jest to taki olej, po który na pewno należy sięgać, bo on na pewno nie zaszkodzi. Powtarzam, olej z nasion wiesiołka, tylko nie w postaci takiej w butelkach, bo też taki jest oferowany, tylko w kapsułkach zamkniętych, na przykład po 700 mg jest taki, ale przynajmniej należy dziennie tych kapsułek zastosować 6. Mówię o matce. Natomiast jeśli chodzi o dziecko, to dziecku ja bym też serwował taki olej z nasion wiesiołka, na przykład 3 razy dziennie po jednej